Tym razem chciałbym powiedzieć Wam o pewnym filmie, który to tak mnie oczarował, że musiałem wybrać się na niego trzy razy. Jest to film Hrabia de Monte Cristo. Nie wiem, czy mieliście okazję obejrzeć tą nową wersję, która bodajże 7 sierpnia ukazała się w polskich kinach. Natomiast co najbardziej mnie zauroczyło w tym filmie, to właśnie ten kunszt kunst, sztuka, jaka została tam przedstawiona, wspaniała gra aktorska również i przede wszystkim coś, co pozwoliło mi właśnie troszeczkę dostosować znowu mój sposób myślenia, bo będąc na co dzień bombardowanym przez wiele różnych źródeł, czy to informacyjnych, czy, czy po prostu tak zwanych skoków dopaminowych, które no niestety wszyscy przeżywamy, prawda? Tak ja po wybraniu się dwukrotnym, a potem po raz trzeci na ten sam film zauważyłem właśnie jak te moje sposoby myślenia, moje, jakby to powiedzieć wam, troszeczkę zmienił mi się światopogląd po raz kolejny. Wydaje mi się, że dostosował się, bo tak jak dobrze wiemy, na co dzień, będąc wokół właśnie tego toku informacji różnego, zaczynamy tracić chyba to, co właśnie powinno być dla nas najważniejsze nasze, nasze życie, nasze plany, pragnienia, nasze cele, między innymi, tak? Oczywiście w ten film ukazał mi też pewne realia, które, z którymi na co dzień jestem zmuszony się mierzyć. I nie ukrywam, nie było to przyjemne. Zderzenie i dalej nie jest, bo dalej odczuwam to w sobie i ta trudność, właśnie związana z byciem zamkniętym w sobie, w ciele, w takim znaczeniu, że chciałbym realizować wielkie rzeczy, a muszę to wszystko przekładać na moje siły, ale też dostosowywać pod to, moich bliskich, co jest nie lada wyzwaniem logistycznym, ale też emocjonalnym. Uważam, że życie właśnie osoby z niepełnosprawnością, jeśli chce coś osiągnąć więcej, a jeżeli tylko być na garnuszku państwa, wymaga naprawdę od nas wielkiego zaangażowania. Niemniej jednak polecam wam ten film. Nie wiem, czy będą go jeszcze grali, kiedy obejrzycie ten filmik ode mnie, natomiast naprawdę warto, warto jest wybrać się na te trzy godziny, a uwierzcie mi, minie to bardzo, bardzo szybko, będziecie zdziwieni. Dajcie znać, może oglądaliście, albo coś słyszeliście pozytywnego, ciekaw jestem waszego zdania na temat tego filmu.